Dzisiaj naukę wygłosi do nas ojciec Anselm Frączek, egzorcysta. Po czym poznać, że jest to atak złego? Niewiadomego pochodzenia bóle. Bóle głowy, bóle stawów, niechęć do jedzenia, myśli samobójcze, próby samobójcze. Z tym trzeba byłoby się udać do egzorcysty. Ksiądz odkrył, że próby samobójcze polegają na podcinaniu sobie żył. Na dłoni ukazują się wycięte przez działanie złego ducha znaki satanistyczne. No leje się krew, dosłownie. Przypomnijmy, kto najczęściej trafia do egzorcystów? Zazwyczaj młodzi i zazwyczaj dziewczyny, rzadziej chłopcy. Najważniejsze to opierać się na poważnych źródłach. Kto oglądał filmy opętanie czy egzorcyzmy Emily Rose, tak wyglądają egzorcyzmy. Przyjrzyjmy się konkretnym przypadkom. Druga klasa gimnazjum, dziewczyna, 12 mężczyzn ją trzyma i nie są w stanie jej utrzymać. Nie dość, że trzymają 12 mężczyzn, to jeszcze szatan wykręca jej ręce. Ale wyobraźcie sobie, że jeszcze w czasie tych egzorcyzmów, na przykład ręka, to jej tak szła do góry, tam z tyłu, że była prosto, tylko że odwrócona od tyłu. Ona mówi, ojcze, bo on mi złamie ją, złamie mi rękę. Porządna diagnoza to podstawa. Nie wiedziałem, co jest przyczyną, bo nie byłem w stanie z nią porozmawiać, bo od razu ją rzuca, krzyczy, wrzeszczy, bluzga. Jeżeli dziewczyna prosi, żeby ją zostawić, to podstęp diabła. Ale to diabeł na różne sposoby i bluzga, i płacze, i udaje pokornego, że już wszystko dobrze, żeby tylko go nie wypędzić. Diabeł wybiera swoje ofiary, kierując się kryterium estetycznym. I proszę sobie wyobrazić, dziewczyna ładna. Z ojcem swoim przyszła, mówi męskim głosem. I kiedy witam się z jej tatą, podchodzę do niej, naraz coś ją tak rzuciło z 10 metrów i pykła jak worek ziemniaków na tą posadzkę. Młode kobiety są otoczone opieką zarówno przez księży, jak i swoją rodzinę. I pamiętam, wtedy nie chciała iść, bo nie była w stanie, to ten ojciec ją tak wlókł. Przystępujemy do egzorcyzmu. Zwinęła się jak małe dziecko w łonie matki, w taki embrion i tak zaczęła krzyczeć, mówię, o porządne opętanie. I przyszli panowie ci mundurowi, porządkowi trzymać, to wyobraźcie sobie, rzucała nimi jak zapałkami. Co za siła, no niesamowite. Co się może stać, jeśli zwiążemy kogoś na parę godzin i nie wypuścimy do łazienki? Ja tak patrzę na nią i kurczę, ona w porę zrobiła, może pękło jej tam coś, nie? Tak strasznie śmierdzi osoba opętana. Diabeł w niej. Dwa rodzaje rozeznaje tych smrodów już. Jeden spalenizna, siarka, a drugi jak spocony koń, mocno spocony koń przy pracy. W Częstochowie praktykuje się tak zwane egzorcyzmy na dwa baty. Zadzwonił młody ksiądz, duszpasterz akademicki, mówi, ojcze, ratuj, bo mam dziewczynę opętaną. Idę z tą dziewczyną, idzie ksiądz, ja mówię, chodź, to będzie, jak co, to będziesz trzymał, no, może damy radę. A był ze mną jeszcze taki drugi ojciec, który ma takie rozeznanie też duchów, modli się językami. Jeżeli on się zaczął modlić językami, to wtedy ta kleła na niego. Co ty kurwa pierdolisz? Właśnie od tego ojca uciekała w stronę do mnie. Co za gehenna wtedy była? Sadomasochistyczne rytuały najlepiej sprawdzają się wobec ofiar przemocy seksualnej. Matka wysyłała ją do łóżka do ojca i do tego brata. Cały czas wykorzystywana seksualnie. Inna dziewczyna, egzorcyzmowana przez księdza Anselma, po prostu została wykorzystana przez chłopaka, który przyszedł w pielgrzymce pieszy na Jasną Górę. Gdzieś się tam poznali, został całe wakacje u niej, wykorzystał ją, a później wyjechał i poszedł sobie studiuje na kurs. Z opisu tej sytuacji jasno wynika, że winna jest kobieta. Co za nienawiść w jej sercu zrodziła się do tego chłopaka. I to była główna też przyczyna, bo w niej był duch nieprzebaczenia. Oprócz młodych i ładnych dziewczyn, szatan dręczy i osoby, dręczy i zwierzęta. Już wiem, dlaczego pies sąsiadów szczeka jak opętany. Są takie sytuacje, spotykam się praktycznie codziennie z tym. Objawy opętania ujawniają się po przyjęciu narkotyków. Często się to zdarza u osób, które zażywają narkotyki, które piją długo. Nie tak dawno przyjechała siostra zakonna ze swoim tatą,
który pije alkohol i ciągle się pokazuje mu zły duch. Przyczyną całego zła są grzechy pradziadka. I kiedy tak szukamy tych przyczyn, dochodzimy, że jednak ten okultyzm był albo u nich, albo nawet i u przodków. Pora na najważniejsze w kościele źródło objawienia. Coś wam muszę przeczytać, ponieważ przy egzorcyzmach diabeł mówi wprost, posłuchajcie, co on tu mówi. Nauka i wszelka prasa krytyczna wobec egzorcystów pochodzą od diabła. Co wam podsuwam przez wielu naukowców, którzy są na mojej służbie i co daję wam w formie napuszonych, uczonych bredni? Pomyśl o tym, czym poję i karmię przez moją prasę. To mówi do egzorcysty szatan. Więcej o dokonaniach egzorcystów na stronie egzorcyzmypolskie.pl.